Z tej strony MagicSES, witam was w Everspace 2. Kontynuujemy naszą przygodę w tym samym miejscu, w tym samym momencie. Dosłownie tam chwilowa przerwa między tymi dwoma odcinkami była, dla was tam z dwa dni. Tak, zachęcam oczywiście do zostawienia lajka, do zostawienia subskrypcji, żeby nie przekazać innych odcinków, napisania komentarza LMA, bo to naprawdę pomaga. Dobra, tak, na szybko wziąłem tę kulę, żebyśmy już dokończyli te miejsce, jak już tak tu jesteśmy. Co nie? Co my tu mamy? Kurde, to jest trochę większa lokacja niż się spodziewałem. Zapieczętowany pojemnik jest tutaj. Nie wiem, to była jakaś zagadka? Mainframe component. These make my circuits tingle. Dobra. Lecimy oczywiście kontynuować nasze główne questy. Czyli musimy powiedzieć, czemu oni... Ej, czekaj, to na 11 level? To na 11 level. Wiecie co, to może dokończymy tego questa z bliźniaczą stacją? Myślę, że ona chyba będzie najlepsza. Bo jednak w tym... oni nas już dawno, dawno prosili o to, że jak będziemy w CETO, to żebyśmy sprawdzili, co jest z tą stacją. I ten quest jest na 10. Give Alec a break. He's chaotic good. He operates on a different wavelength. Clearly a wonky wavelength. No, bo to jest na 10, więc warto by było to pierwsze zrobić. Jak widzicie, mamy strasznie zawalony ekwipunek. No, możemy sobie mieć działko na lepsze. Czujnik jest gorszy. No, a broń do naszego niebieskiego pocisku nie podchodzi żadna. Ale mamy dużo syfu. Kurde, trzeba będzie go sprzedać u handlarza. Ale to zaraz. Najpierw zbierzmy syf z tej lokacji. Tutaj jest tak dosyć ciemno. Widać, że są miny. Mamy questa. Żeby rozwalić rakietę działkiem przeciwlotniczym. Czekajcie, najpierw rozwalimy. Ty, mamy działko przeciwlotniczym. O, dobra, w końcu zaliczyło nam zniszczenie rakiety działkiem przeciwlotniczym, czyli możemy z powrotem nałożyć strzelbę. Tak, bo to jest ta najlepsza strzelba. Albo nie, bo to tu jest. Dobra, to jest zrobione, działko mogę już sprzedać sobie. Dobra, włączę sobie dwójeczkę. You are drawing fire. Co mnie tu złapało? Specjalnie tu przyleciałem. A, to ten. Ten, co wyrzuca baterię, tylko wygląda o wiele inaczej. Czego taka mała minibaza? Zbieranie wszystkiego naraz teraz jest naprawdę świetne. Co jest? Są miny, kurde, które łapią w pułapki? Czy istnieje coś takiego? O, tu jest skrzyneczka. Tak, to są miny z tym. Z łapaniem. Kurde. Ciekawe. Dobra, tu jest generator. O, tu ma więcej generatorów, okej. Dzisiaj jeszcze tu można spotkać generator. Dobra, no to zostawię. Później sobie tu będziemy latać. No nie będę zabierał wam czasu na odcinkach. Chociaż czekajcie. Nie, to wrak. Myślałem, że generator. Dobra, to lećmy tam. 4 kilometry. This is the research station the CETO scientists wanted me to check up on. It would be surprising if there was still research being conducted here. Yeah, let's try getting inside and see what we can find. No, ta stacja wygląda jakby oberwała. Dziwne, że nie mają żadnych komunikatów. Czy na co oni tam narzekali. Oni się ewidentnie na nich obrazili chyba i dlatego się nie odzywają. A, to jest zamknięte.
dałoby się jakoś to otworzyć. Widzę, co, podlecimy do tego pojemnika, bo ja nie wiem, jak wejść do tej stacji, nie wiem, może w tym pojemniku jest jakiś klucz czy coś. Więc na razie nie mogę znaleźć. Dobra, w końcu znalazłem, tutaj od boku. Mamy gniazdo rdzenia zasilającego. Okej, okay, czyli teraz trzeba znaleźć rdzeń zasilający, tak? Dobra, bardzo długo szukałem po całej stacji, nic nie znalazłem, oprócz takiego wejścia. Oby w tym wejściu znajdowała się ta bateria, której poszukujemy. Jest, rozobnik rdzeni. No mówię wam, tak się, kurde, naszukałem. Ale w końcu udało się znaleźć. Wszystko zwiedziłem tu dookoła, no wszystko co się da. I potem mi natchnęło, jeżeli po tej stronie jest, kurde, gniazdo, to może po drugiej stronie jest dozownik. Albo po prostu walający się rdzeń. Ale dobra. Teraz najważniejsze, otwórzmy to przejście. Okej. Może robactwa. A, to jeszcze nie wyrośnięty. To nie można. Z nich wypada ta maść biologiczna. Nie wiem, czy troszkę się przydaje, ale jak już jestem. I czasem jakieś skrzynie, bo oni trzymają. Widzę, że przejście się otworzyło. Ktoś jeszcze musimy tu odpalić. Chyba tylko ten generator. Dobra, no spróbujmy podlecieć i zobaczyć. No i co? Chwila prawdy. No tak myślałem, że kurde, to byłoby zbyt piękne. Kurde, jest generator po drugiej stronie. Czyżby tutaj była dziura? No, jest dziura. Kurde, że tego od razu nie zobaczyłem. W końcu. To jest coś dziwnego w ogóle jest. Jakiś kosmitek, szyb? I go nie. No ja powiem wam, że się nie dziwię, że tą stację tak rozwalili. Żeby tak bramę blokować. No kurde. Mogliby zostać jakoś dziwnie awaryjne. The only remaining sample still alive is located over there. Okej, okay, to roślinę. I tu mamy opancerzoną skrzyneczkę. Co ją z tą kulą niby zrobić? Okej. Okay. Tutaj jest ten grzybol. Ja i zagadkę rozwiązana. It's all spongy. I assume the scientist can tell you more about it. Everything else here is either dead or long gone. I guess this wraps up our investigation. Okej, czyli teraz z tymi próbkami trzeba wrócić. No, dużo czasu nam to zajęło, trzeba powiedzieć, dużo czasu. Grzebanie się z naukowcami. Już robimy te questy poboczne, to chyba polecimy jeszcze tu zrobić. Błąd celowników. Zobaczmy. Nie pamiętam, co oni tu chcieli od nas, ale zaraz zobaczymy. Oj, ta osłona jest lepsza. I to niebieska jest. Kurde, niebieska osłona. Montujemy ją i to bez patrzenia na inne rzeczy. Fajnie, udało nam się dropnąć coś ciekawego. Tylko wam powiem... Muszę w ogóle zmodyfikować coś, jakieś... Do regeneracji tego w sensie. To nie. Czekajcie, mamy zawalony ekwipunek. Dobra, to już pogadamy z tym szefem kuchni. Potem może jeszcze zrobimy jakieś poboczniaki. Bo warto było zrobić, bo tu mam Is there any way to make you a bit friendlier, a little less cynical?
Gee, Captain, you betcha. That's such a swell suggestion. A jolly hive makes for a happier ride. Oh, my sweet Scrappy, hell no. Stop that, please revert to default. I knew you would see reason. Okej. Okay. No. Cześć, ja to mówiłem. Dobra, pogadamy z tych gościami od głównego questa. I potem może jeszcze coś tu pobocznych porobimy, dlatego że poboczne mamy na 10, na 8 i na 12, a my mamy 11, więc warto by było te, które są na niższy level, już ogarnąć. Żeby potem, wiadomo, z nimi nie nadganiać. Prescott Starbase. Yes, yes, I've a cursed den of vice and scummery. We've been through this. Let's just introduce ourselves to Maddox and hope he doesn't try to double cross us again. Co jest? Czemu mnie nagle napadł jakiś narwaniec? O kim tu chodzi? Normalnie tak w mieście mogło mnie... Mogło mnie normalnie zaatakować? Dziwne, strasznie. Ciekawe, czy u tego naszego kolegi towarzysza się nagle zryspił ten cały ramen. Chociaż u niego chyba całego ramenu nawet nie wykupiłem. Enclosed shop. I must have really spooked him. The Horag mentioned delivery drones used by Maddox for smuggling. May I suggest finding and following one? In this traffic? Well, guess it's worth a shot. To jednym dronem dostawczym Maddoxa? A, to jest terminal. Dobra, tylko ja sprzedam rzeczy. Naprawdę. Would you care to remind me why we are going through all this bother? I promised Dax that I would see this through, and this is a once in a lifetime job. You are certainly putting a lot of effort into reaching this man who does not wish to be reached. Dobra, zaraz będziemy podążać. Dajcie mi sprzedać itemy, bo zaraz znowu będę miał zawalony ekwipunek. Dobra, ogarnąłem sobie ekwipunek, plus mamy możliwość dołożenia sobie punktu. To akurat nie w konstrukcji sobie damy. Odporność sobie powiększymy. Jak nazbieramy dwa, to wtedy, znaczy jak zbierzemy jeszcze jednego, wtedy celność sobie ulepszymy, myślę. To chyba będzie najlepsze rozwiązanko. Dobra, lećmy za tym dronem. Czekajcie, a to co to jest? To jest przypadkiem nie drugi raz mi się wyświetla, że jest do zniszczenia? A, tu jest jakiś taki piękny, cenny ładuneczek, dobra. Coś specjalnego. Skrzynka lepsza, no dobra, to chociaż tyle dostaliśmy. A, i sobie przypomniałem, że ogólnie musimy demontować rzeczy. Dlatego, że my ogarnęliśmy, że już jesteśmy na tym etapie, że crafting jest o wiele lepszy niż kupywanie. I tak naprawdę hajsa tylko tyle, co na statki warto zbierać. Dobra, lećmy do tego wypuszczania dronów dostawczych z ramenkiem. I zacznijmy go śledzić. A, to jest. Please state your business. I'd like to order some special devices if you catch my drift. Thank you. Please keep your authentication ready. A drone is heading your way to execute the next steps of the transaction. I strongly suggest that you avoid any authentication procedure and simply follow the drone to its lair. Tu mamy drona dostawczego, który prawie w nas przywalił i zginął. Thank you.
przenika? Jakimś tajnym przejściem wyszedł, nie wiem. Kurde, dron prędkością nas nie zadziwia. On chyba nie ma dopalacza, tylko dla tej zwykłej prędkości, nawet nie przylotowej, to nawet nie wiem jak ją nazwać. The drone disappeared inside a nearby hangar. Okay. Jak zniknął? Cały czas za nim lecę. To jest ten dron. Czy są inne drony? Is that his ship? Let's dock here and find out. O. You again? Damn it. Hold on, I just want to talk. I'm out of here. No, wait. Okay. Ja nie zabiłem Draxa. Did he just lock us in? Yes. All the gates to this area are locked tight. Can't you just hack them open? Only the delivery drones possess the codes to do so. Figures. Nie jest tak, że mogę drona dostawczego rozwalić i dostać kody? More delivery drones. Dron dostawczy powinien mi otworzyć przejście, tak? To jest jakaś strzałka. Brama wyścig? Worked like a charm. Any sign of Maddox? Yes, the ship you were looking for is still here, very close by. Must be packing up. Better be careful. He's as slippery as they get. God damn it! You don't stop. Maddox, Dax sent me. As if you know Dax. He would never betray me. Whoa! Was that a ramen drone? Yeah, I've been reserving the best broth for pests like you. You're bound to run out of soup bots eventually. Don't bet on it. You'll be an umami connoisseur once I'm done with you. Ah, can't you move for long? My boost constantly need to recharge. Ja mam go rozwalić? He is preparing to jump. Well, let's go after him then. Damn boosts. If it is necessary, I could overclock your engines for a short period. This would prolong your boost capabilities, but could severely threaten the ship's stability and devices. Good to know, but no use until I manage to catch up with him. Właśnie nie wiedziałem, czy w niego strzelać, czy nie. Megaunami. Okej, okay, czyli on tam uciekł. No dobra. Już strasznie dziwne to jest. Wiecie co, ja bym chciał zobaczyć, co to jest ten wyścig. Jeden z ciekawości, no kurde. Zobaczyć. Jak to działa? Dość, że nie mam statku wyścigowego. Holy scrap! Maurice? Is that you? Oh, no. Please, put me into hibernation mode during any exchange with this deranged bot. I simply cannot abide him. Adam, so nice to see a familiar face after all this time. Have you come to compete? Well, I guess I could try it out, but how come you're doing this now? What happened to your bounty hunting operation? Oh, la la, that is a long and complicated story. I can tell you since you are such a charmé, but... Not right now. No, no. My competition will be quite easy for a man of your capacity. To win, you must simply make the course in record time and pass through the hoops. Oops? The round things. I suggest you not use your real name here, as we will be streaming this to millions of racing fans throughout the Beltegrades. This is how we make the prize money. I need a nom de guerre, eh? Okay, put me down as the Infinite Madman. Zut alors! A cryptic name, if ever there was one. L'Infinite Madman it is. And after you complete this,
You may want to try my other racing challenges. Now open in the Citro system too. Okej, okay, czyli mamy nową aktywność. No dobra, jeden dla ciekawości i ja bym zrobił wyścig. To jest z jedynki w ogóle. Dużo ludzi z jedynki. Set, go! Okej, okay, jakby, że to... Te... Lecimy wielkim klocem. To nie jest... Szybki statek. Na pewno najmniejsze by się przydało, bo one są najszybsze. Are you aware that there is a heavily secured structure in front of us? It has the appearance of a vault. The complex opening mechanism, however, is beyond my decryption capabilities. Maybe I can crack it myself. Brute force could possibly work where intellect cannot. Czekaj, otwórz skarbiec, ukończ wyścig? A co ja w końcu robię? Jestem ciekawy, co my tu w ogóle robimy. Done. Let's see what we got here. The solution was surprisingly simple. A, dobra, tu od boku. Ach, świat, gdzie nie ma góry i dołu. Looks like a list, but it's hard to tell what these numbers mean. I could run various analyses to find out. Please do. A result is expected in 2,335,363 years. Are you serious? I am always serious. Abort the analysis. Analysis cancelled. Shame. I would have enjoyed a tedious, mind-numbing task. Co to za list? Z tego, co się dowiedzieliśmy na live'ach, mamy coś takiego jak specjalne przedmioty. List. Dziwny list z dużą ilością liczb, mogą to być współrzędne. Lubka to musimy oddać i to dla tamtej musimy oddać. Jak it reads vault-worthy and has a Prescott Starbase address on it. We could pretend to have never seen it. The address you found belongs to an office in the business district in the upper area. Is that a good thing or a bad thing? What is to be expected from the worst cesspit of the cluster? Regardless, I think I'll pay him a visit. Okay. I co? Ale to było część wyścigu, czy nie było część wyścigu? A chyba nie było to część wyścigu. Okej, okay, czyli teraz a w układzie C to normalnie się pojawił, gdzie jest ten wyścig? Nie, tylko tyle, że ta bliźniacza stacja nazwała. Okej. Okay. Ciekawe aktywności. Łączności, jaskinia... Chyba trzeba wyścigi po kolei ukończać, żeby kolejne się odblokowywały. Wiecie co, ja spróbuję jeszcze raz, ale już bez nagrywki. Ej, mam niby jakąś aktywną misję i nie mogę przez to... odwiedzić wyścigu. Co jest? Chociaż niby coś tutaj jeszcze jest podejrzanego. Ten generator wyłączył. Nie wiem, dużo tutaj tajemniczych rzeczy jest, co tak... Zaskoczony pojemnik. Co gra zachęca do przeglądania i ja powiem wam, że trochę jestem aż... zagubiony w tych rzeczach. Nie wiem, od góry, od dołu tu jest wejście. Okej, okay, tu jest pojemnik. No jak tam na dole się dostać? Rozwaliłem jakiś podejrzany generator. Który... No właśnie nic nie powiedział. Może gdzieś tutaj jest wlot w środku? Strasznie dużo tu jest pojemników różnych albo takich innych syfiarzy. Z tego co wiemy, no te pojemniki to one się normalnie respią. A, to jest taki zaułek. Okej, okay, ale to nie zmienia faktu, że... Cześć, to jest chyba tak, jest góra-dół. To zmienia faktu, że nie wiadomo jak tam wlecieć. To
tych zabezpieczonych pojemnikach są najlepsze rzeczy. Bo w zwykłych pojemnikach to cały zwykły syf. Dobra, gdzie my mamy wylądować? Cenne skarby, dobra, to dokończę ten quest z cennymi skarbami, bo ja nie mogę zrobić wyścigu. A, tak wam nie powiedziałem, bo mamy jakiegoś aktywnego questa. Powiem, że jak na te miasto, to ciekawe to miasto jest. Tylko ciężko czasem coś znaleźć. Ci nagle wyskakuje znaczek pojemnika i domyśl się, jak tam dolecieć, co nie? Czy te wszystkie tunele, zawiasy. Welcome to the Golden Buoy. We buoy your gold. You mean buy, right? Aye, but management insists we use a slogan that sticks in clients' heads. And that was their choice of words? Right. My ideas were so much better. Like, tell your gold, buy. Or, we buy the gold, by the way. Or, your gold says bye-bye when we buy-bye. Okay. Well, I'm actually looking for a place called Vaultworthy. Oh, you're at the wrong place then. So, you know them? Yeah, we took over the lease on this site from them. I guess they couldn't afford the location anymore. How come? What do I care? Maybe their business didn't have the winning formula like ours. They should have invested in the future. Gold. Do you know where I can find them? Any business that's sinking usually moves to the lower decks before abandoning ship completely. I'll try my luck in the lower levels. Good luck with that. Really? New catchphrase. Walk the plank. We have other customers waiting. Goodbye. Co to za dziwna babka była? Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Te niższe pokłady. Dużo gadania tutaj jest na tych stacjach. I mnóstwo znaczników, jak sami widzicie. Cały czas gdzieś się wala jakiś znacznik. Musiałem chyba normalnie poodhaczać, nawet niestety jako lotnisko jest też mnóstwo wraków, widzę. This must be the place. It looks worse than the vaults where we found its address. Maybe they're nice and know more about the vaults. I hoped to spare us the disappointment. Wtedy dopiero by może znaleźć wejście hello, tamtego. Hello, hello! Are you an entrepreneur in need of place for your valuable goods? My name is Clarence, and the C stands for security. Whatever your lockup needs, we'll look it up. These catchphrases are getting worse. I found one of your vaults. Yes, and? And I opened it. Oh! Aha! Must have been your vault, right? It didn't seem to belong to anyone anymore. So it wasn't locked, ah? No, it was locked, but wasn't that hard to open either. You are one of those outlaws, stealing things that do not belong to you. That's not true. Your level of denial is breathtaking. Salvaging is not stealing. Does not matter anyway. This business relies on its reputation, and that is in tatters now, thanks to outlaws making sport of cracking my vaults. Whole idea was to have a secure but fun mechanism. Not to provide entertainment to crooks. I'm practically bankrupt. That's too bad. So, are you renting one of my vaults now? Or are you just wasting my time? I was wondering if you could share with me the coordinates for more of these vaults? Are you kidding me? So you can plunder them too? Are you out of your mind? I would never give you that list. If it existed. It's salvaging, not stealing. I'm only looking for the abandoned ones, mostly. I will not give you anything! This would ruin me completely! Do you really think I would keep a list with the secret location of every customer's vault? Where even? In one of my vaults? Well, that would be ironic, wouldn't it? No, you never get the list. As there is no such list. Just leave me be! Okay, mister, I'll see myself out. You better! A list with every vault. Hilarious. Okay. This must be Clarence's list. That would be a safe assumption. Oh, is that a gag hive? Good one. Okay. Mamy bardzo dużo skarbców, ale one się tu znajdują? Chyba nie. Kurde, no ten
pojemnik mnie strasznie irytuje. Jak się do niego dostać? No to już wiem, trzeba było wlecieć do środka. A to nie zmienia faktu. A, dobra. No ja cały syf był w środku, a myślałem, że coś cennego znajdę. No, no dobra, to co? Ja spróbuję jeszcze raz ten wyścig. So you are finished. But alas, not with the best time. I need to rethink my strategy here. Dobra, udało nam się ukończyć wyścig. Dostaliśmy brązę, jak sami widzicie. Ja dla mnie to tam styknie. Chciałem po prostu go ukończyć, a nie mieć jakieś tam wybitne miejsce. W szczególności, że ja tu latam ciężkim statkiem, to co oni się spodziewają w ogóle, co nie? Kurde, dużo tutaj jest ukrytych rzeczy strasznie. W tym świecie, co nie? Gdzie się spojrzę, tam jest jakaś skrzyneczka. Tam jakaś inna skrzyneczka. Cały czas mi nie powiedzieli, że miejsce już w 100% jest zaznaczone. A, dalej, tak jak wtedy myślałem, że jak mamy tutaj strzałeczki na dole, że to oznacza, że region jest ukończony w 100%, to nie, to po prostu oznacza, że to miejsce jest na... jest bardzo nisko levelowe w stosunku do mojego levela. No tylko tyle oznacza. No, więc szkoda. Jeżeli wiecie, jak wygląda znaczek, że region już w pełni jest skończony, co nie, że tam już nie ma więcej co szukać, to dajcie znać. Hey, don't expect any discounts. Straight trade or no deal. I've had enough of all the haggling malarkey. I'm only here on business. That's what I wanted to hear. Okej. No ja tu wpadłem, żeby... Czyli można też kupić po prostu takie rzeczy. Na 10 jest, wiecie co? Ja bym z C to kupił. Dlaczego by nie, co nie? A, i może poaktywujmy te rzeczy. Tylko trzeba pamiętać, że tam nie wolno wlecieć, bo jeżeli tam wlecisz, to już trzeba to zrobić. Jak z tego wylecisz, to obszar znika, co nie? Oj, czujnik na 10 level. Czujnik ja bym kupił też. I zainstalował, ale stare czujniki to ja porozbieram, bo jednak potrzebuję te... Ło, jaka broń, 618. No ten ma 500 łącząc to. Kurde, nakładam. Piękne rzeczy tutaj znaleźliśmy. Co nie? No, a rzeczy rozmontowuję, no wiadomo. Potrzebujemy części do craftingowania, tak jak ostatnio nam ogarnęliśmy. A to, co nie trzeba, to trzeba sprzedać. Myślę, że może użyjemy? Dawaj, aktywujemy. Mamy specjalny obszar. A, trzeba być w tym systemie, żeby aktywować. Okej, to wiele wyjaśnia. Ale zobaczcie. Gdzie to jest? Tutaj. Zrespiło teraz taki obszar właśnie skrzynki i tam jak lecimy, będzie walka na początku z minionami, a potem przylatuje boss. No i to na 10 level, więc może i damy radę. Nie wiem. Najważniejsze, że ja bym teraz zrobił, może cenne skarby, to może nie teraz, jaskinie nerwańców, dawajcie, jaskinie nerwańców na koniec zrobimy. To jest na 8 level, więc warto już się za to zabrać. A, może warto by było też wspomnieć, że jest taka mechanika, jak ulepszanie przedmiotów, co nie? Zwiększyć ich jakość. Elitarnych lub większych nie da się. I nie można zwiększyć wytworzonych przedmiotów, ale mi głównie chodzi o level, że level można zwiększyć tylko raz. Więc to jest takie... No. Trochę szkoda, że tylko raz. Ramen chef's last known coordinates on the HUD. Okej, co tutaj? Miejsce na 10 levelu. Tutaj nie mam dronów? Oni we mnie walą. Ale ten kat jest pewnie potężny, jeżeli da się nim trafić, co nie? Z 600 damage, a tylko że to trzeba najpierw osłonę usunąć. Ten kat chyba będzie do bossów, bo często bossowie nie mają osłon, tylko mają pancerz, co nie? To może być dosyć OP.
Kurde, 600 damage'a, no kurde, każdego bossa rozwalimy tym. Poszukiwań. On jak miejsce z Mad Dogiem? Ja chciałem tutaj tą norę rozwalić. Dobra, to robimy główne questa w takim razie. To by się spodziewał. That must be the guy. Go get him. Who are you again? How about changing your strategy from naive questioning to evasive action? Zaraz potem się pytasz. No kurde, no prawie zginął. Dobra, reszta go dobiła. Do bombowca to ja bym w ogóle sprzedał wirusa. Wirusa sprzedałem? No. Najpierw to, teraz wirusa sprzedałem. No czym tą umiejkę, że teraz bijąc się naprawiam? On jeszcze nie regeneruje pancerza. The coordinates I gave you may still be valid. Darius, Maddox, stop! Hive, overclock my boosts, now! Activated unlimited boosting, deactivated devices. Maddox, listen! I don't know how to make it any clearer to you. I ain't your type. Dax asked me to find you. It's the truth. Then what's the code word? I don't know. He died before he could tell me. He's dead? You killed him, didn't you? No, you're getting me all wrong. I'm on your side. Nie wiem, czy mam go bić, czy nie. Co to jest? A, znajdź, trzymaj się blisko, dobra. No już chciałem go bite. Ej, nie mogę włączyć w ogóle odporności na tego. Co jest? You really ask too many questions, kid. Wasn't that the first question I ever asked him? It may have been. Then he's really not listening at all. Z kim drony rozwalił? Nie mogę włączyć boosta antytego minowego. Looks like I've got company. To sam niszczyciel tu jest. Co to za quest jest jakiś powalony? Ja mam się go blisko trzymać podczas walki z niszczycielem i tak dalej? Co jest? No i omijając pojemniczki? Wyzwolę najgorsze. Kurde, statek zaraz się rozwali w takim locie. Znajdź i trzymaj się blisko. Come on, this is getting ridiculous. What do these guys even get from protecting you? I'm under the protection of Mr. Kato. Dropped him a line, got help. Easy as that. I thought you just moved stuff for him. Maybe I do. And maybe he just really values my work. You can say that again. Nie, no ja chyba muszę go rozwalić, no. Kurde, wszystko mi rozwalił i mam takie wrażenie, że kółko robimy kolejne. Chłopie, rozrywam ci ręce. Bo to już jest przesada. O Jezu. Boost resetting. Cooling down. No, not now. 1 second longer and your engine would have exploded. No nie. To uciek? Scrap, he's getting away. No nie, tutaj o to chodziło. Powalony quest, powalony. How annoying. Boom, here comes the Illic. Illic, you're here. Just in the nick of time. Prawym osłonę. Mamy wsparcie towarzysza, ale takie... How the hell did you find me? I said I'd call you first. I locked onto your sink, I did my thinking and less drinking, and decided that action was the best course. You're doing great. I may not be the best at bargaining or diplomacy, but I make up for it in pew-pew. Damn it, I lost my man again. What man? Maddox, like I told you before. You said that he worked for Mr. Kato, not that he was his prize goose. He is? Wow, I didn't know.
then I guess the only way to get to him is through the big man himself. Of course, he might not be too happy that we just blasted a bunch of his squad. Don't worry. They're just hired mercenaries. Expendable. I'm in good with Mr. Kato. You sure about this? Yeah, come on. Let's go see the boss. No to zapowalona misja. Jeszcze tyle rzeczy jest tu do zbierania z powrotem. Dobra. Ja muszę pozbierać te rzeczy, no bo to... Kurde, marnotrawstwo materiałów by było. Ej, a my zrobiliśmy tego questa? Nie, nie zrobiliśmy jaskini oderwańców. Kurde, no. I tu jeszcze bossa jakiegoś. Ominęliśmy po drodze. Jestem ciekawy, czy boss był związany z tą jaskinią oderwańców, czy nie. No ale myślałem, że kurde, muszę coś zrobić w tym wyścigu, bo tak się ciągnął, wyścig i ciągnął. I to było już aż za bardzo podejrzane, jeżeli wiecie, o co chodzi. A, bo tędy lecieliśmy, no tak. I to jest ta skrzynka, na którą tam klnąłem, że zostawiliłem po drodze. Ciekawe. Dobra, ja jeszcze pokopię sobie te rudy. I tyle, i będziemy kończyć. Nie wiem, czy będzie akurat live'ik. Albo był już live'ik? No może w piątek będzie live. Nie, tylko nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi. Nie, ten odcinek w poniedziałek wychodzi. Czyli będzie live albo był live. Z Everspace'a. No. Dobra, no to co? Zostawcie lajka, zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić innych odcinków. Jak coś, to zauważcie, że live'y mają znaczki, które mniej więcej... w momencie fabuły się powinny dziać, co nie? Czyli jeżeli odcinek widzicie szybciej, ja szybciej odcinek nagrywam przed live'em, to i tak będzie znaczek, że live jakby się dzieje dopiero po tym odcinku. Żeby w miarę logicznie było poukładane, chociaż tak niby szybciej te live'y wyskakują. No ale tam nic fabularnego nie robimy, więc live jak najbardziej jest na miejscu. I z tego co widzę, przez to, że lata z nami ten pomocnik, to na pewno muszę nagrać szybciej odcinek, zanim live'a zrobię, co nie? Dobra, no to na razie to tyle. Co? Na Discordzie z harmonogram. Ale emocje szlebu bez ich sejest. Komentujcie, subskrybujcie, apkujcie. Elo!